Ekscelencje, szanowni państwo, bardzo dziękuję za to miłe zaproszenie, szczególnie ojcu rektorowi, jak zawsze. Cóż, temat tego wykładu jest tematem trudnym, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że jest rozległy, a poza tym każdy z nas wiele już na ten temat wie. Jest to temat często przy różnych okazjach podejmowany. Postaram się dokonać pewnej prezentacji, mając także na względzie studentów, pewnej prezentacji z lotu ptaka, najważniejszych moim zdaniem elementów tego personalizmu. Postaram się dokonać pewnej refleksji na temat jego znaczenia i jego metody. Zacznijmy może od bardzo podstawowego stwierdzenia. Uważam, że kluczem do personalizmu Karola Wojtyły, Jana Pawła II jest widzenie go w świetle Soboru Watykańskiego II. Pontyfikat Jana Pawła II, oczywiście, jak zdajemy sobie sprawę, w sposób bardzo świadomie zamierzony przez tego wielkiego papieża, był pontyfikatem, który miał być hermeneutyką Soboru Watykańskiego II. W tych czasach zamętu, w tych czasach niepokoju, poszczególne dokumenty Jana Pawła II, jego poszczególne encykliki, jego poszczególne listy były pisane w sposób niezwykle świadomy jako dokumenty, które miały interpretować, pokazywać znaczenie dokumentów właśnie ostatniego Soboru. I tak należy popatrzeć również na antropologię Karola Wojtyły Jana Pawła II. Przypomnijmy, że antropologia w czasie ostatniego Soboru była świadomie ze strony Soboru pewną metodą dialogu Kościoła ze światem, pewnym sposobem wyjścia Kościoła ad extra. Dlatego ten podstawowy dokument na ten temat, wielka konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes, jest w gruncie rzeczy wykładem chrześcijańskiej antropologii. A więc Sobór Watykański II zamierzył, aby to wielkie dziedzictwo chrześcijańskie w dzisiejszym świecie włączyć w to, o czym znakomicie mówili moi przedmówcy dzisiaj, włączyć w ten wielki spór o człowieka, który dokonuje się w centrum dzisiejszej kultury. A więc za pomocą chrześcijańskiej antropologii, tego, o czym mówił ekscelencja arcybiskup, języka praw człowieka, czy tej chrześcijańskiej antropologii troski o drugiego człowieka, to jest próba translacji chrześcijańskiego dziedzictwa na język pewnego dialogu ze światem. Znakomite streszczenie metody tego dialogu znajdujemy w słynnym numerze 22 Konstytucji Gaudium et Spes. Zapewne ten fragment jest najczęściej cytowanym fragmentem soborowym właśnie przez Jana Pawła II, co wskazuje na jego znaczenie. Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego. Albowiem Adam, pierwszy człowiek, był figurą przyszłego, mianowicie Chrystusa Pana. Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i ukazuje mu najwyższe jego powołanie. A więc dla Jana Pawła II w czasach zamętu i w czasach zatarcia się podstawowych praw antropologicznych dotyczących wolności, miłości, tego, kim jest człowiek, tego, czym jest małżeństwo, tego, czym jest rodzina, to chrześcijanie właśnie dzięki temu, że wpatrują się w prawdziwego człowieka, że wpatrują się w Boga, który stał się człowiekiem w Jezusa Chrystusa, zyskują dzięki tej wiedzy niezwykłą kompetencję oświetlania różnego rodzaju problemów świata
prawdziwą chrześcijańską antropologią czerpaną z najczystszego źródła. W Boże Narodzenie 1964 roku, kiedy arcybiskup Wojtyła wrócił po trzeciej sesji soboru do Krakowa, w swojej homilii bożonarodzeniowej w katedrze wawelskiej podjął nierzadko podejmowane pytanie wobec soboru, po co w ogóle jest Sobór Watykański II. I arcybiskup Wojtyła mówił tak: wielu pyta mnie, po co my tam obradujemy w tym Rzymie, obrady się przedłużają. Przecież w gruncie rzeczy w dzisiejszym świecie nie ma poważnych herezji. Dawne sobory spotykały się po to, żeby walczyć z herezjami trynitarnymi, walczyć z herezjami chrystologicznymi, ale dzisiaj w dzisiejszym Kościele nie ma takich poważniejszych herezji. I arcybiskup Wojtyła powiedział tak: otóż dzisiaj herezją stało się życie człowieka. I to jest herezja, z którą Kościół w XX wieku, po doświadczeniu dwóch wojen światowych, zamierza walczyć. I dlatego tak ważnym elementem tej walki jest właśnie tworzenie chrześcijańskiej antropologii, czyli przechowywanie prawdy o człowieku, którą, jak wspomniałem, czerpiemy z najczystszego źródła, ponieważ wpatrując się w Jezusa Chrystusa. Zdajemy sobie, a więc to jest dla mnie ten najpoważniejszy klucz hermeneutyczny do zrozumienia antropologii Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Widzenie tej antropologii w świetle najważniejszego wydarzenia dla Kościoła katolickiego XX wieku, jakim był Sobór Watykański II. Wiemy, że takie podejście jest również ważne z tego względu, że spór o Sobór Watykański II nadal trwa. Nadal zderzają się ze sobą różne interpretacje Soboru Watykańskiego II. Wydaje mi się, że szczególnie ważne jest, abyśmy pamiętali, że tym kluczem interpretacyjnym, zgodnie z myślą wielkiego Polaka, miał być jego pontyfikat. Czasami spotykamy się z teologami, spotykamy się z różnego rodzaju myślicielami, którzy chcieliby jakby usunąć w cień ten pontyfikat i użyć innego klucza interpretacyjnego do Soboru Watykańskiego II. Wydaje mi się, że naszym zobowiązaniem jest niedopuszczenie do tego. Karol Wojtyła zaczął zajmować się antropologią, zaczął zajmować się tworzeniem swojej wizji człowieka na długo przed Soborem Watykańskim II. Przypomnijmy kilka tych takich podstawowych nurtów, które doprowadziły do wykształtowania, do ukształtowania tej jedynej koncepcji personalistycznej, właśnie koncepcji Karola Wojtyły. Pierwszym elementem, o którym chciałbym wspomnieć, to jest oczywiście historia dwóch totalitaryzmów, które przeżył Karol Wojtyła na sobie. Jako młody człowiek był świadkiem niezwykłego podeptania godności człowieka, niezwykłego zezwierzęcenia, które wydarzyło się w czasie zarówno II wojny światowej, jak i potem w czasie komunizmu, w którym przeżył przecież dużą część swojego życia. Dla Karola Wojtyły i Jana Pawła II te dwa totalitaryzmy i te dwa tragiczne doświadczenia jego życia nie były jakimś przypadkowym wydarzeniem w historii europejskiej. Kiedy czytamy przede wszystkim jego książkę Pamięć i tożsamość, widzimy bardzo wyraźnie, że Jan Paweł II już pod koniec swojego życia niestety
widział zarówno hitleryzm, jak i komunizm jako pewien etap rozwoju negatywnych nurtów w kulturze europejskiej. I był przekonany, że jeżeli nie przeciwstawimy się tym nurtom, to one będą jakby przepoczwarzały się w inne formy kultury liberalnej. Innymi słowy, koniec hitleryzmu nie oznaczał nowej epoki. Tak samo jak koniec komunizmu, tak jak wydawało nam się czasami w latach 90., automatycznie nie oznaczał nowej epoki. Oznaczał zmierzenie się z nowymi zagrożeniami i z nowymi deformacjami tych podstawowych prawd antropologicznych. Innymi słowy, nie doszliśmy do ziemi obiecanej, tak jak to niektórzy w wczesnych latach 90. mówili. Drugi element personalizmu Karola Wojtyły to kultura i sztuka. Oczywiście nie można zrozumieć Karola Wojtyły bez zrozumienia tego, że był poetą, że był aktorem, że we wczesnym etapie swojego życia był człowiekiem, który był przekonany, że właśnie piękno, że właśnie sztuka będzie powołaniem jego życia. Myślę, że na personalizm Karola Wojtyły miało to właśnie dwojaki wpływ. Po pierwsze, pokazało mu wielkość ludzkiej osoby. Tą wielkość ludzkiej osoby odczytał z dzieł polskich twórców romantycznych, Norwida, Krasińskiego, Mickiewicza. Ale po drugie, nauczyło go to też, że prawdziwa kultura musi zawierać w sobie element religijny, że kultura, tak jak to jest w tym wielkim nurcie polskiej kultury, nie może abstrahować od religii, nie może wykluczać ten element homo religiosus. I kolejny element, Karol Wojtyła w ciągu całego swojego życia, tworząc swoją antropologię, zawsze poszukiwał własnego języka do wyrażenia znanych prawd. Jako poeta, jako ten, który sam tworzył słowa, których używał, nigdy nie dawał się łatwo wpisać w żadną szkołę filozoficzną czy teologiczną. Zawsze wystawał trochę z różnych szkół myślenia, bez względu na to, czy to był tomizm, czy fenomenologia. Drugi element, ten blok, który budował personalizm Karola Wojtyły, to teologia mistyczna świętego Jana od Krzyża, która, jestem przekonany, ukształtowała duchowo Karola Wojtyły jako dominikanin. Z żalem muszę powiedzieć, że wewnętrznie Karol Wojtyła był karmelitą. Wewnętrznie był karmelitą, był ukształtowany przez świętego Jana od Krzyża. Oznacza to dwie rzeczy. Oznacza to po pierwsze znaczenie doświadczenia w życiu duchowym, doświadczenia łaski. Po drugie, wskazuje to na wewnętrzność ludzkiej osoby, na to, że to, co ważne w ludzkiej osobie, dokonuje się gdzieś w głębi każdego z nas, tam, gdzie spotykamy się z Bogiem. Prawda? Teologia mistyczna pokazuje nam, że ta przepaścistość ludzkiej osoby jest większa, niż nierzadko zdajemy sobie z tego sprawę. Trzeci element budujący personalizm Karola Wojtyły to oczywiście tomizm, i to już mówię z przyjemnością, prawda? Studia na Dominikańskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie, wcześniej jeszcze nauka w seminarium krakowskim, to była neoscholastyka, tomizm neoscholastyczny. I tutaj warto powiedzieć o bardzo podstawowej rzeczy. Otóż nierzadko był to tomizm, nazwijmy to, zgrzebny, taki właśnie uczony z podręczników sprzed II wojny światowej, tomizm, od którego po Soborze Watykańskim w dużej mierze odeszliśmy. Dla wielu polskich myślicieli ten tomizm był nie do strawienia.
po czytaniu tych neoscholastycznych podręczników powiedzieli sobie już nigdy więcej, prawda? Nie wrócimy do świętego Tomasza. I oczywiście świetnym przykładem takiego myśliciela jest świętej pamięci ksiądz profesor Józef Tischner, który przecież uczył się trochę później niż Karol Wojtyła, ale z tych samych podręczników. Karol Wojtyła był w stanie zobaczyć, że pod nierzadko bardzo abstrakcyjną, zewnętrzną formą w tomizmie kryje się jakiś bardzo głęboka forma rozumienia rzeczywistości, że język metafizyczny daje klucz do zrozumienia pewnej struktury rzeczywistości. Moim zdaniem do końca Karol Wojtyła, Jan Paweł II rozumiał język metafizyczny, posługiwał się nim, czego wielkim przykładem jest encyklika Fides et Ratio. Trzecim, kolejnym elementem, tym budującym personalizm Karola Wojtyły, to oczywiście była fenomenologia Maxa Schellera, czyli ta filozofia, która w pierwszej połowie XX wieku zyskiwała na popularności, także nierzadko w kręgach katolickich, które odwracały się od metafizyki tomistycznej. Jest mi bardzo bliskie takie patrzenie na Karola Wojtyłę jako na kogoś, kto był nieświadomym fenomenologiem, zanim jeszcze zaczął czytać Maxa Schellera. Dlaczego? Dlatego, że jak wiemy, dla fenomenologii znowu kluczowym pojęciem jest doświadczenie, jest poznawanie świata przez właśnie fenomeny. A fenomeny to jest sposób, w jaki rzeczy jawią się w naszym doświadczeniu. Zanim Wojtyła dowiedział się o tym, czytając Maxa Schellera i Edmunda Husserla, wiedział już o tym jako poeta i wiedział o tym jako młody człowiek, który prowadził niezwykle głębokie życie duchowe. Bo ostatecznie czym jest życie duchowe, jeśli nie doświadczaniem Boga, którego czasami nie możemy zamknąć w pojęciach i w słowach. Świadectwem tego jest wspaniała poezja Karola Wojtyły. A więc proszę zwrócić uwagę, że popatrzenie w ten sposób na personalizm Karola Wojtyły, tak właśnie wielopłaszczyznowo, pokazuje, że od początku to był personalizm syntetyczny, który nie opierał się różnego rodzaju redukcjonizmom i takiej łatwej próbie wpisania Karola Wojtyły jako filozofa czy jako teologa do jakiejś jednej konkretnej szkoły. W tym personalizmie warto zwrócić uwagę na niezwykle ciekawy temat przenikania się filozofii i teologii. Oczywiście Karol Wojtyła profesjonalnie był filozofem, wykładał filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, chociaż nigdy nie skończył, prawda, czasy wojenne, nigdy nie skończył profesjonalnych też studiów filozoficznych zakończonych odpowiednimi tytułami naukowymi. A więc perspektywa filozoficzna, tak jak u wszystkich wielkich myślicieli chrześcijańskich, pełni w jego personalizmie bardzo ważną rolę. Ale jest to swoista perspektywa filozoficzna. Dlaczego? Dlatego, że ona niewątpliwie jest inspirowana przez wiarę. Jest to filozofia, która w języku rozumu, w języku zrozumiałym dla wszystkich, ale przekazuje te prawdy, które wierzący chrześcijanin widzi dzięki swojej wierze. Tak jak mówiliśmy, w dziedzinie prawdy o człowieku widzi więcej, widzi dokładniej. A po drugie, jest to perspektywa, która jest uzupełniona przez teologię. I kiedy sięgniemy do różnych tematów antropologicznych Karola Wojtyły, co chciałbym zrobić teraz w tej drugiej części tego wystąpienia, widzimy bardzo wyraźnie, jak perspektywa filozoficzna, ta dostępna tylko dla ludzkiego rozumu, przeplata się z perspektywą, jest uzupełniana przez perspektywę teologiczną, przez światło płynące z wiary,
i objawienia. Pozwólcie Państwo, że z racji ograniczonego czasu skoncentruję się na trzech, może czterech tematach antropologii, personalizmu Karola Wojtyły. Miłość, wolność, może wolność, miłość, ciało i relacje. O relacjach bardzo pięknie mówiła moja poprzedniczka. Z całą pewnością w tym przedłożeniu widzieliśmy wiele punktów wspólnych z tą antropologią relacyjną Karola Wojtyły, Jana Pawła II, która w tym została nazwana antropologią troski czy etyką troski. Zacznijmy więc od wolności. Myślę, że byłoby całkowicie usprawiedliwione powiedzieć, że personalizm Karola Wojtyły, jego antropologia opiera się na dwóch filarach. To jest wolność i miłość. Wolność, która jest podstawową cechą każdej osoby. Jesteśmy wolni. Ale wolność, która, jak wyraźnie zdawał sobie z tego sprawę Karol Wojtyła, Jan Paweł II, w czasach liberalnych, w czasach ubóstwiania wolności, w czasach wolności absolutnej, jak to często nazywał w swoich encyklikach, wolność musi być rozumiana realistycznie, czyli wtedy, zdaniem Wojtyły, kiedy prowadzi do doskonalenia się osoby ludzkiej. Wolność nie jako cel sam w sobie, ale wolność, która sprawia, że jesteśmy lepsi jako ludzie. Ale skoro tak, to tak rozumiana wolność musi spełniać się w miłości. Miłość jest najdoskonalszym aktem wolności. Paradoksalnie, tak jak pięknie mówiła profesor Cuneo, wolność spełnia się nie wtedy, kiedy jesteśmy tymi monadami, leibnicowskimi monadami, kiedy każdy troszczy się wyłącznie o siebie, kiedy każdy jest tym autonomicznym, kantowskim podmiotem, ale wolność spełnia się wtedy, kiedy jesteśmy w stanie oddać ją drugiemu człowiekowi, oddać ją na służbę, związać się relacjami z innymi, zwłaszcza z tymi najsłabszymi. Kontekst studiów zainteresowania Wojtyły Jana Pawła II wolnością był oczywisty. Tak jak każdy wielki myśliciel znajduje tematy, wielkie tematy swojej filozofii na ulicy. Nie wymyśla ich przy biurku, tylko widzi je w innych ludziach, usłyszy je w rozmowach na ulicy. Tak samo Karol Wojtyła zajął się wolnością, ponieważ żył w czasach, kiedy tej wolności nie było. Nie było wolności politycznej w czasach okupacji, potem w czasach komunizmu. Ale Wojtyła, tak jak wspomniałem, bardzo szybko zauważył, że ten problem z wolnością w tych dwóch totalitaryzmach jest głębszym problemem kultury postoświeceniowej, kultury nowożytnej. I dowiedział się o tym w pewien sposób zaskakujący dla niego sposób, a mianowicie czytając, pisząc swoją pracę habilitacyjną o Maxie Schellerze, o jednym więc z głównych, sztandarowych myślicieli, reprezentantów kultury liberalnej XX wieku, tak moglibyśmy go nazwać. I paradoksalnie Wojtyła, czytając Maxa Schellera, dochodzi do stwierdzenia, że nie ma u niego adekwatnego, właściwego rozumienia wolności. Dla Maxa Schellera wolność jest w gruncie rzeczy uczuciem, jest jakąś emocją, jest tylko czymś, czemu człowiek się poddaje. U innych myślicieli, jak szybko zauważa Wojtyła, także u Immanuela Kanta, czyli twórcy nowożytnego pojęcia autonomii człowieka, również pojęcie wolności jest bardzo mocno zdeformowane. Wojtyła w tych studiach nad kulturą, nad filozofią nowożytną, aby uzyskać adekwatne rozumienie wolności, musi cofnąć się w czasie. I tak jak wspomniałem w tej genealogicznej części mojego wystąpienia, Wojtyła cofa się do tych
czystych źródeł myśli chrześcijańskiej, to znaczy do Tomasza z Akwinu. I czytając Tomasza z Akwinu, zauważa to, czego brakuje zarówno i u Immanuela Kanta, jak i u Maxa Schellera, a mianowicie brakuje pojęcia prawdy. Prawda. Ta wolność nie realizuje się wtedy, kiedy wybieramy cokolwiek, czy wybieramy jakkolwiek. Wolność realizuje się wtedy, kiedy wybieramy słusznie i kiedy wybieramy w sposób odpowiedni, będąc wierni swojej naturze, będąc wierni swojej rozumności. Bo jeśli wolność jest tak ważną cechą osoby ludzkiej, wyróżniającą cechą personalizmu, to musi być wolnością rozumną. A rozum jest skierowany zawsze ku prawdzie. I te wczesne studia filozoficzne Karola Wojtyły, wydaje mi się, stworzyły tak naprawdę ten punkt kluczowy w jego myśleniu, a mianowicie przekonanie w tej dziedzinie, przekonanie, że wolność realizuje się zawsze w odniesieniu do prawdy. Jak Państwo doskonale wiedzą, jest to temat powtarzający się przez wszystkie encykliki, przez wszystkie dokumenty Jana Pawła II. Człowiek jest wolny tylko wtedy, kiedy szuka prawdy, kiedy jest człowiekiem sumienia, a kiedy im bardziej żyje w prawdzie, tym bardziej jest człowiekiem wolnym. I tak naprawdę, jeśli popatrzymy na teologiczne dzieła Jana Pawła II, przede wszystkim na jego wielką encyklikę Veritatis Splendor z 1993 roku, to tam znajdziemy taki niepodlegający przemijaniu wykład na temat tego, jak błędna koncepcja wolności deformuje różne elementy antropologii i etyki. Błędna koncepcja wolności wpływa na to, że źle rozumiemy nasze sumienie, że źle rozumiemy zasady etyczne, że źle rozumiemy to, kiedy człowiek czyni dobrze, a kiedy czyni źle. I kolejny element tego, jak wspomniałem, uzupełnienia teologicznego filozofii. Jan Paweł II, Karol Wojtyła, Jan Paweł II, Państwo rozumieją, że używając tych dwóch określeń trochę wskazuje na jedność osoby, ale na dwa różne okresy w życiu tej osoby. Jan Paweł II zdaje sobie doskonale sprawę, że łaska, w której żyje chrześcijanin, pomaga w realizowaniu naszej wolności. Pomaga co najmniej na dwa sposoby. Po pierwsze, łaska wskazuje nam, jakie są prawdziwe dobra, przez których realizowanie możemy być bardziej wolni. To są nie tylko przykazania, to są nie tylko te ogólne zasady humanizmu powszechnego, ale to są rady ewangeliczne, to jest kazanie na górze, czyli to jest pewien ideał doskonałości, do którego mamy dostęp tylko dzięki wierze, jako chrześcijanie. To jest nasz wielki skarb, to jest coś także, co mamy dać światu i co pozwala nam być ludźmi bardziej wolnymi, bo wiemy, gdzie leży prawda, jakie są prawdziwe dobra. Ale oczywiście łaska nie tylko daje nam światło rozumu, światło wiary, nie tylko daje nam pewną większą wiedzę, ale umacnia naszą wolę, sprawia, że to, co bez łaski niemożliwe, staje się możliwe dzięki pomocy Bożej. I świadom, że mój czas się kończy, proszę mi pozwolić jeszcze powiedzieć kilka słów, bo o tym nie można nie powiedzieć, o miłości. Jak dobrze wiemy, a więc wolność i miłość, moim zdaniem dwa filary personalizmu Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Miłość dla Wojtyły była tematem oczywistym. Zajmował się od początku jako duszpasterz akademicki młodymi ludźmi, przygotowywał ich do małżeństwa, chrzcił ich dzieci, zajmował się miłością. Jak wiemy, bardzo pięknie powiedział, że wcześniej pokochałem
ludzką miłość. Ale Wojtyła, wiedząc o tym, że człowiek realizuje się przede wszystkim w miłości, w tych czasach, ciemnych czasach stalinowskich, latach 50., wiedział równocześnie, że jest z ludzką miłością, z polską miłością, dzieje się coś bardzo złego. Dzieje się nie tylko na wskutek wojny światowej, tego, że wszyscy wrócili z wojny z jakimiś strasznymi ranami we własnych emocjach, we własnych doświadczeniach. Ja, zawsze był przeciwny wojnie, bo wiedział, co ona, jakie zniszczenia niesie dla każdego człowieka. Ale myślę, że Wojtyła, studiując kulturę nowożytną, wiedział, że coś znacznie bardziej szkodliwego dzieje się z ludzką miłością. Co złego dzieje się z ludzką miłością? Kiedy sięgniemy do książki Miłość i odpowiedzialność z 1958 roku, Karol Wojtyła miał 38 lat, jeszcze na długo przed Soborem Watykańskim II. Znajdziemy tam bardzo zaskakujące rozważania na temat różnicy płciowej, na temat znaczenia różnicy płciowej między mężczyzną i kobietą. I pamiętam, że kiedy po raz pierwszy czytałem Miłość i odpowiedzialność, to zastanawiałem się, dlaczego on, to są lata 50., po 56 rok, Odwilż, dlaczego on wtedy zastanawia się, jak opisać różnicę między mężczyzną i kobietą, jak bardzo ta różnica jest zakorzeniona w innym ciele, męskim i żeńskim, i jak bardzo jest potrzebna do wzajemnego spotkania, do tego, aby nastąpiło małżeństwo, zakochanie, ten podstawowy paradygmat ludzkiej miłości, czyli mężczyzna spotyka kobietę. Nie mogę inaczej odpowiedzieć na to pytanie, niż odpowiadając na to, że on w sposób absolutnie proroczy. Tak, cóż, wielcy myśliciele są takimi prorokami, to znaczy oni przewidują problemy, które będziemy mieli za 50 lat. Widzą to, co wydarzy się w przyszłości. Nie mogę inaczej odpowiedzieć na to pytanie, niż stwierdzając, że Karol Wojtyła z niezwykłą przenikliwością zdawał sobie sprawę, że zredukowanie miłości do uczucia, do przyjemności seksualnej, do czegoś zewnętrznego, czego był już świadkiem, czytając Maxa Schellera chociażby, czy także czytając Immanuela Kanta na inny sposób, doprowadzi w przyszłości do jakiejś niezwykłej redukcji i zubożenia tego, czym jest ludzka miłość. Doprowadzi do tego zubożenia na wiele sposobów, ale także odrywając miłość od podstawowego kontekstu, czyli mężczyzna spotyka kobietę, stają się małżeństwem i mają dziecko. Adam, Ewa i ich dzieci jako podstawowe doświadczenie, paradygmatyczne doświadczenie ludzkiej miłości zakorzenione w ciele. Niewątpliwie podczas pontyfikatu Jana Pawła II w tej dziedzinie dokonał się bardzo realny rozwój w nauce Kościoła. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Otóż jeśli w tradycyjnej teologii uważano od Augustyna i od świętego, poprzez świętego Tomasza, to stała się taka główna tradycja myśli chrześcijańskiej, myśli Zachodu, że obraz Boga w człowieku jest obecny w każdym z nas, w każdej ludzkiej osobie, a więc w każdej osobie jest obecny trynitarny obraz Stwórcy, Trójcy Świętej. To przede wszystkim w pontyfikacie Jana Pawła II, pod wpływem inspiracji Soboru Watykańskiego II, ale także jego osobistego wkładu, dokonała się reinterpretacja tego. A więc tak, każda ludzka osoba jest obrazem trynitarnego Boga, imago Trinitatis. W kulturze Zachodu stało się to podstawą mówienia o godności, niezbywanej godności każdego człowieka. Ale Jan Paweł II doda do tego jeszcze jeden element. Otóż ludzkie więzi miłości, a nade wszystko ten paradygmat ludzkiej miłości, jaką jest
małżeństwo, płodne małżeństwo jest również obrazem Trójcy, jest również w swoich relacjach miłości, w swoich wzajemnych relacjach i relacjach do dziecka, jest również imago Trinitatis. No chyba będzie uczciwe już podziękowanie Państwu, bo jak Państwo widzą, ciężko mi jest wyhamować, ale to już dużo treści jak na przedpołudnie. Raz jeszcze bardzo dziękuję za